Dzień dobry. Chyba wszystko działa. Nie jesteśmy sami. Proszę bardzo. Nadaję do Was z farmy w towarzystwie kurek. Nie pamiętam już, jak te się nazywają. Tu za mną chodzi sobie. O, Cassie. Cześć, Cassie. O, zaraz, chyba będzie lepiej, jak obrócę. O. Cassie koło mnie, pewnie dlatego, że przed chwileczką miałam kanapkę z serem i trochę się mi tutaj poosypywało. I Cassie przybiegła, żeby coś sobie podziobać. Cassie niestety, oczywiście z racji swojego schorzenia, jest dużo wolniejsza. Cześć, Palka! Cześć, szkoła językowa Sylwia! Cześć, Mincie Ewa! Witam! No właśnie, Cassie z racji tego, że jest wolniejsza... Olga, cześć! Pozdrawiam Hongkong. Gmara, Warszawa, hej, witam Was, u Was upalnie z tego, co słyszę. Dzień dobry. Oj, wzajemnie, Boże drogi, jak się cieszę na to spotkanie z Wami. Kicia, cześć. Paulina, witaj. A ja Wam cały czas Cassie pokazuję. A pokażę Wam jeszcze inne kurki. Tak, to są kurki domowe, kurki Fireheart, które mieszkają tutaj. I one w większości są... Cześć, Taboko! One w większości są po jakichś traumach. No to, że Cassie jest po traumie i to jest w ogóle bardzo niestety... No, schorowany kurczak, cześć bo nim, no to wiadomo, ale te na przykład są chyba po ataku lisa, z tego co pamiętam, przeżyły. A dziś akurat Tarno pozdrawiam. Paulina, wieczna deszczowa Holandia, przybijam z Tobą piątkę, cześć Jacek. A, o Jezu, już nie pamiętam co z tymi dwoma były. W każdym razie te wszystkie kurki, które trafiły do kurnika tutaj zaraz koło mnie, takiego domowego i specjalnego. Są kurkami specjalnymi, a w ogóle te specjalne kurki mają też specjalne towarzystwo, bo tam... wstanę! Jezus, nie wiem, czy nie będzie przerywało. Bo tutaj... Najwyżej zaraz się połączymy po raz drugi. Tu słuchajcie, pod spodem, o, jest taka dziurka. I tutaj jest taka dziurka. I tam jeszcze pod krzakiem jest taka dziurka. Dobra, wracam w zasięg. Bardzo przerywało. Czy bardzo przerywało? Dajcie znać. Ojejku, wszystko zamarło, więc pewnie bardzo przerywało. No nic, ja już jestem w takim razie na moim stanowisku z Cassie. Stanowisko kuchenne, tak? Tutaj zaraz jest kuchnia. Więc sobie siadam i się przełączam. Dzień dobry, nie przerwało. I dzisiaj jakiś po prostu super dzień. Bo wczoraj jak wysyłałam garść zdjęć na Facebooka i na YouTube'a i na Instagram, to miałam wrażenie, że to po prostu trwało 100 lat. No, 40 minut się to wszystko wysyłało, bardzo wolny internet. No, ale dzisiaj jest dobrze. Może dlatego, słuchajcie, że zrobiła się nam piękna pogoda. Słodki Boże, pozwólcie, że przetrę troszkę. Tak, to powinnam zrobić wcześniej. Dalej nie jest doskonale. Karolina Krupa, polecam. Fotografia. Karolina, wybacz mi po prostu brudny obiektyw. No trudno, niech tak zostanie. Cześć, Jasia i Darek. Cześć, Renia Guśniewska, witam. Ola, cześć. Strasznie się cieszę, że Was widzę. Strasznie ogromnie. W każdym razie, słuchajcie, u nas po tygodniu deszczowym, zimnym i chmurnym, kto widział relację, to wie. Cassie tutaj jakieś dźwięki wydaje. To właśnie przyszedł pierwszy poranek, kiedy świeci słońce i nie wieje wiatr. Znaczy wieje, ale jakoś tam delikatnie, bo przedtem to przeginał po prostu, przeginał. A pani tutaj z takim entuzjazmem do mnie biegnie. Przyginał dosłownie, nie wiem czy będzie widać, a tam te drzewa, to jest krańc doliny. Tu z drugiej strony ja siedzę już przy drugim krańcu doliny. To dosłownie te drzewa były... przyginane do ziemi. No nam tutaj było relatywnie bezpiecznie, spokojnie, chociaż też podmuchy takie dolatywały, że Jezus Maria. Padało, były większe szałarki, mniejsze szałarki. Mój telefon też był w przetarcie, Krupa Karolina. No i w tym wszystkim, słuchajcie, trzeba było pracować. I cześć Batka, cześć Masin. I powiem Wam, że... Może ta szara pogoda, może ten niski pułap chmur, może ta ilość pracy, której było coraz więcej, a brakowało słońca, które pomaga w takich momentach. Ach.
Nie wiem, że to wszystko nie sprawiło, że czarne myśli zaczęły mnie dopadać. I zaczęłam się zastanawiać, jak to kurczę z tym wolontariatem naszym jest. Kiedy jeszcze było... Cześć Mawka. Cześć Ania. Lojej, też cześć. Kiedy jeszcze była piękna pogoda, kiedy to było, nie wspomnę, bo mi się tutaj dni zlewają jedne w drugie, więc kiedy jeszcze była ładna pogoda, to w zasadzie budziłam się o świcie. Jeśli miałam akurat lekcję rano, no to są wakacje, więc zaraptem godzinę, więc szybciutko o 7 rano robiłam lekcję, a później biegłam do swoich obowiązków. Otwierałam kury, ewentualnie, czego bardzo nie lubiłam, tam podrzucałam siana, najbardziej nie lubiłam wożenia ziarna. Bo to ciężkie. No ale trzeba było, to też robiłam. Później wstawała Gajka, więc siadałam tutaj, dziewczynki w ogóle wstawały, więc siadałam tutaj z obydwoma. Śniadanie, czesanie. Cześć kochani! Cześć Ania! Cześć droga Ania! No, robiłam śniadanie. Dziewczynki, zresztą wszystkie razem jadłyśmy śniadanie, ważyłam sobie kawę, siadałyśmy i przy tym stoliczku robiłyśmy sobie szkołę. Szkołę robiła w zasadzie Gaja, no bo Fireheart buntowała się, mówiła, że ona miała... Marta Żywicka, błagam Cię, sprawdź pocztę, ja do Ciebie piszę maile i w ogóle dziękuję Ci strasznie za kawy. A ja mam wrażenie, może je widziałaś, ale ja mam wrażenie, że to powpadało Ciebie do spamu zupełnie te moje różne listy. Zajrzyj, tam powinnaś być, u Ciebie na poczcie powinny być 2 listy od Samozdos. I tak jeszcze a propos kawy. Marta, ogromnie Ci dziękuję za kawę. Ja tu pozwolę sobie wrzucić znowu link do wirtualnej kawiarni. W ogóle, PJOS! Właśnie, Boże, przypomnij mi, że było powiedziane o naszym spotkaniu. Znowu skaczę z tematu na temat. Zapraszam Was do wirtualnej kawiarni, bo wirtualna kawiarnia w ogóle doniosła mi uprzejmie, że mają nowy produkt. Kawę frappę. Doskonałą na upały. Słuchajcie, upału co u nas to prawda nie ma, ale frappy to trochę jak lody. Z przyjemnością bym się napiła. Z Wami, nie sama. A propos PJOS-a, który tutaj nam się przewinął, to słuchajcie, spotkała nas w ogóle piękna historia w zeszły weekend. Bo to, że z Magdą i z Tomkiem, że Magda i Tomek zabrali nas w zasadzie stąd, że przyjechali w ogóle po nas i zabrali nas, o Jezus, z ponad 100 km dalej tam chyba było, no kawał drogi w każdym razie, do Bournemouth, tam gdzie mieszkają. I zaprosili nas na weekend do siebie i tam po prostu spędziliśmy fantastyczny czas, a później nas jeszcze odwieźli tutaj, bo słuchajcie, połączenie do naszej wsi od nich to tak do 5 godzin po prostu, chyba z przesiadkami nawet. No i jak do tego Bournemouth trafiłam, to ja skojarzyłam, że na Sri Lance poznaliśmy trójkę strasznie fajnych chłopaków Polaków. Być może pamiętacie z bloga, tam jest taki wpis o ratowaniu człowieka. Byliśmy na takiej wyspie i przybiegła kobieta, krzycząc, że nie ma jej męża, że wypłynął daleko, już dawno, ona czytała książkę i się nagle zorientowała, że nie wrócił i nie wiadomo, gdzie on w ogóle jest. I słuchajcie, wielką akcję zrobiono, byli akurat ratownicy na wyspie i chłopaki się do tego dołączyli, w ogóle wszyscy się do tego dołączyliśmy. I no, na szczęście ten człowiek znalazł później, ale naprawdę było przez moment grubo i przez dłuższy moment było grubo. Jezus, no, oni przeczesywali po prostu dno, kawałek po kawałku. Jeden z ratowników w ogóle motorówką objeżdżał tam takie dalsze tereny. No i no, wszyscy pomagali jak mogli, ci, co potrafią sprawnie pływać. Fajnie to w ogóle ratownicy całą tą pomoc zorganizowali. Naprawdę ani sekundy nie stracili, ani sekundy. A Gaja miała misję. Chodzą nasze kuraki. Tak, tak, kuraki, grzebaki, fajnie się grzebie, fajnie. A Gaja miała w ogóle misję pilnowania bagaży i chronienia jej przed i żywności, bo tam też obiady leżały, przed krukami, które atakowały. Które atakowały i zbiegała z patykiem, krzyczała sio, 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 sio. No. I ja skojarzyłam, słuchajcie, w tym Bournemouth, że oni przecież byli z Bournemouth. I słuchajcie, Boże, co ja się namyślałam, jak oni, pod jakimi pseudonimami występują na Instagramie. Myśmy jakiś czas korespondowali później. Ale oni nie występują pod imionami swoimi, tylko chłopaki macie krajzolskie pseudonimy. I w
zasadzie uratowało mnie to, że pamiętałam, że jeden z nich ma cyfry i zaczęłam po prostu wpisywać cyfry i poszukiwać i wreszcie znalazłam. A jak już znalazłam jednego, to już znalazłam całą trójkę i się spotkaliśmy i było super. I to jest w ogóle kosmos. Spotkać się na Sri Lance, a potem spotkać się tu w Anglii. Pozdrawiam Was serdecznie, całą trójkę. Codzienne rysunki. Mika, kochana! Boże, gdzie jesteś? Paulina, cześć. Mika, ty z Norwegii czy z Polski? Matko z córką. Dobra, opowiadam Wam dalej. Wróćmy do tego zakichanego, znaczy od tego pięknego pierwszego tygodnia. No, więc jak już dzieci były pojedzone i uczesane, no to robiliśmy szkołę. Do szkoły dołączała się, nie dołączała się Fire, ale Fire sobie siadała i sobie czytała z nami, albo sobie coś rysowała. Znaczy ona sobie czytała swoje oczywiście, albo coś rysowała, a my z Gają cisnęłyśmy głównie matematykę i oczywiście angielski. I fajnie, bo ona była dla nas takim organem referencyjnym. Gaja ma taką fajną książkę, którą dostała zresztą ze swojej byłej szkoły. Więc zasada była taka, że czytałyśmy sobie stronę, Fireheart poprawiała wymowę Gai, no a później Gajka musiała fragment tej strony przepisać sobie do swojego zeszytu, no bo po prostu wymowa spoko, ale spelling drama. I no właśnie, a potem jeszcze z tego swojego zeszytu przeczytać ten fragment, czyli nie mogła napisać na odwalsie, tylko musiała napisać to tak, cześć Draola, cześć migające dłonie, cześć Plucia. Czyli musiała napisać to tak, żeby mogła to odczytać. No, no i jeżeli zdarzały się tam słówka, których nie znała, no to oczywiście jeszcze musiała wypisać te słówka, dostała mój telefon, więc szukała sobie znaczeń, ja to konsultowałam, no bo wiadomo, że to, cześć Bernadeta, że to jakby różne są tłumaczenia danego słowa i... No i że dobrze mieć oko tutaj na kontekst. Szkoła językowa English Art wysyła mi kciuczasa. Czyli Sylwia, dobra taktyka? Poprawnie, bo ty masz zdecydowanie więcej doświadczenia niż ja w nauczaniu angielskiego. No, a potem słuchajcie, jak tylko kończyłam z dziewczynkami, a często w międzyczasie, dzięki Sylwia. W międzyczasie zaczynam przygotowywać obiad. I w ogóle dziękuję Wam za wszystkie inspiracje, no bo wszystkie inspiracje jajeczne, no bo jajek mamy tutaj od groma i w ogóle całe towarzystwo sobie życzyło codziennie jajka na lunch w różnej formie. No więc dzięki Wam zrobiłam, nawet nie wiem jak to nazwać, ale omlet gruby, omlet cienki, jajecznice, jajka sadzone. Co ja tam jeszcze robiłam? Chyba tyle. Ja, jak macie jeszcze jakieś jajeczne przepisy, to przyjmę chętnie, tylko pamiętajcie, żeby były proste. No bo tutaj jakby stopień trudności polega na tym, że ja nie mogę sobie wybrać to, co ja chcę zrobić, tylko muszę bazować na tym, co jest w lodówce. No i jajka są zawsze. No, więc słuchajcie, żarcie dla 8-9 osób, obiad. Później całe to towarzystwo jadło, później trzeba było wszystko posprzątać. A później, ja to tak w sumie średnio miałam ochotę jeść, bo to dla mnie za wcześnie, no ale... Później, słuchajcie, biegiem do kurnika, zbieranie jaj, czyli tachanie między 200 a 150 jaj. Jakie to jest ciężkie, słuchajcie, to głupio, bo ja sobie nie zdawałam sprawy, że jaja potrafią być takie ciężkie. Do stodoły i tam dopowinnam te jajka procesować, czyli czyścić, sortować, układać, przebierać. I tak dalej, ale już tego nie robiłam, to już zostawiałam sobie na powrót z plaży, bo wtedy łapałam po prostu dziewczynki i dosłownie na ostatnich siłach, bo to wszystko na speedzie, w sensie na bardzo dużej prędkości, ja nie na tabletkach w rymburze, nie, tak, takie rzeczy nie, nigdy. Więc na tym speedzie biegłam z nimi na tą plażę, półtorej godziny w jedną stronę, jak dochodziłam już na plażę, po prostu siadałam taka... I w zasadzie jedynie na co miałam, to ochotę tylko na to, żeby się odmurzyć jakimś głupim, nie wiem, Facebooku czy cokolwiek. No. Ale tam, ale dziewczynki na szczęście zajmowały się na plaży głównie sobą. Było super na plaży, później wracałyśmy te półtorej godziny. Już ktoś inny zajmował się wtedy lunchem, więc ja w międzyczasie szłam do stodoły i tam jeszcze czekała godzina właśnie tej pracy z jajkami. Pasta jajeczna i jajka po wiedeńsku. Słuchaj, ale dobra, Karolina, to musimy pogadać na ten temat, bo to ma być obiad. Pasta jajeczna na obiad.
Nie wiem, zobaczmy, może. No, i tak mi przebiegł jakiś czas, około tygodnia podejrzewam. A potem się zrobił, potem się skiepściła pogoda, później po prostu było wyrwanie chmury i później od tego czasu w zasadzie zaczęło być tutaj szaro, buro i ponuro. Oczywiście jest to przenośnia, bo jak widzicie, tu wszędzie jest ślicznie zielono, szczególnie teraz, jak świeci słońce. No, ale kiedyś było widać jeszcze gwiazdy na niebie, po prostu wszystkie migotające, piękne, po prostu... A teraz, no nic, wszystko zrobiło się po prostu szare, dlatego że był niski poziom, pułap chmur i wiało i padało. A jak nie ma słońca, to tracę energię do życia. I kotlety jajeczne. Mika, dobra, o tym też pogadamy. No i słuchajcie, co się wydarzało. To już ekipa budzi. No i co się wydarzało dalej? Nagle okazało się, że jak nie idę na plażę i siedzę tutaj, to jestem takim obiektem dziwnym, nazwijmy to. No bo przecież dlaczego nie pracuję? W zasadzie to, no właśnie, w zasadzie to, jak już siadam, to była gdzieś godzina czwarta. Ale cały czas miałam takie poczucie, że no czułam się niekomfortowo. Teraz pytanie, czy to jest mój problem? Czy to jest faktycznie, czy to są faktycznie sygnały od otoczenia? Moje dylematy szybko się rozwiały, bo szybko zaczęto mi przydzielać nowe zadania. No i słuchajcie, na początku chętnie, potem coraz mniej chętnie zaczęłam te zadania wykonywać. No i upływały dni, tych zadań było coraz więcej, gaj widziałam coraz mniej. A wczoraj w ogóle, o godzinie 10, gdzie poszliśmy spać troszkę później, bo ognisko było na dole, ponieważ uruchomione zostało takie mini pole namiotowe i tam przyjechali znajomi hostki z dziećmi, więc tam posiedzieliśmy z Gają do 11 wieczorkiem, no więc Gaj pozwoliłam spać. No i o 10 godzinie hostka się pyta, gdzie jest Gaja. Ja mówię, no w kuperku, o dokładnie tam, hop, bo tu mieszkamy, tu w tym środkowym mieszkamy, dokładnie tam. Czy nie uważasz, że należałoby ją obudzić? Jest godzina 10. Wiesz, ty musisz iść do pracy. Ja tak, kurczę, no, z całym szacunkiem, ale ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę, jest po prostu budzenie mojego dziecka, kiedy ma ochotę pospać. Sen jest ważny, sen jest lekarstwem. Zawsze mi to mama powtarzała. Dobrze spędzona noc to dobrze spędzony dzień. Z reguły wstaje wcześniej. What's wrong? Co w tym złego? Złe było to, że musiałam zostać, przecież ja jeszcze dać śniadanie, ją uczesać, a nie ruszać do pracy. No i złe było to też, że powiedziałam, że chciałabym z Gają szkołę zrobić. Ale, Kasi tutaj, ale przecież ja widzę wiele razy, że Gaja sama robi zadania, a ty się zajmujesz czymś innym. No tak. Oczywiście, przecież nie muszę być przylepiona do niej, żeby robiła zadania, czy żeby, nie wiem, uczyła się, ale moja obecność jest potrzebna, bo czasem trzeba pokierować, czasem trzeba zapytać, czasem trzeba coś podsunąć, czasem mam wątpliwość, czasem potrzebna jest zachęta. Każdy w zasadzie, kto ma dziecko i nawet ten, kto nie ma dziecko, to przecież wie o tym, czuje to i rozumie. No... A tu hostka mówi do mnie, no ale chciałabym, żebyś dzisiaj dała coś po prostu i żebyś, bo są zadania do wykonania. Trzeba wyczyścić kurnik, trzeba pozbierać złom z obrębu farmy, poszeregować go. I dzisiaj nawet nie musisz lunchu robić. Uśmiechnęła się do mnie miło. Cześć Justyna. Cześć Lenka, bo ona jest w ogóle bardzo, bardzo miłą kobietą. Ona naprawdę jest miłą kobietą. Więc to wszystko jest, jakby te komunikaty są mi podawane w ten sposób, że no ja ich jakby przyjmuję, je nie komentuję. To jest bardzo ciekawe. Cześć Anita, cześć Bata. Cześć. No, ale powiem wam, że wczoraj już taka poszłam do tej pracy taka trochę, nie trochę,
taka mocno wkurzona całą sytuacją, bo nie tak to miało wyglądać. Miałam pracować maksymalnie 4 godziny dziennie. Maksymalnie, czyli de facto to pokrywa lunch i całe historie z jajkami. No plus miałam być dziewczynkami. A ja mojej córki w ostatnim tygodniu to w zasadzie widywałam tylko rano i przy okazji posiłków. No i tam przy szkoły. Dobre, niedobre. Fajne to było na początku, no bo brykała sobie ze swoją koleżanką, zajmowała się kurkami, zajmowała się piskraczkami, które się u nas klują, ale po tym okresie czasu ja mam absolutnie potrzebę, żeby z Gają jednak trochę więcej czasu spędzić, niż tylko rozmowa wieczorem pod prysznicem i rozmowa tutaj w tej kabince, żeby mogła z nią gdzieś pójść na spacer, żeby wyskoczyć z nią, nie wiem, nawet iść zobaczyć okoliczne osiołki, czy konie, czy świnki, które są na sąsiedniej farmie, w takich fajnych domkach, są też w ogóle bardzo fajne, takie szczęśliwe świnki. W bardzo dużym terenie mają rozsiane domki, dosłownie, takie półokrągłe i tam każda jedna maciora ma swój domek i taki wybieg. Normalnie pod chmurką wszystko. Więc poszłam już taka wkurzona do tej pracy. I teraz tak, jak wygląda wywalanie gnoju z kurnika? Kto tego nie robił, to niech sobie spróbuje wyobrazić. Jakie są wrażenia organoleptyczne? To słuchajcie, jest po prostu kosmos w ciapki, naprawdę. Jest na relacji zresztą, tam co nieco wyrzuciłam. Jeszcze zdążycie zobaczyć, bo ostatnia godzina tej relacji tam jest. I to sprzątanie kurnika, które mi zabrało całe w zasadzie przedpołudnie, natchnęło mnie do przemyśleń, które pewnie by nie wystąpiły, gdyby nie ten miły fakt. Jakie są moje przemyślenia na temat workawaya, tego tutejszego na farmie? Gorzkie. Bo doszłam do wniosku, że to jest, kurczę, taki trochę obóz pracy w białych rękawiczkach, bo my tu jesteśmy absolutnie dobrowolni. Cześć Paulina! Nikt nas do niczego nie zmusza. I ten fakt sprawił, że pokusiłam się o pewne obliczenia. Zapytałam kilku moich znajomych mieszkających w Anglii, jaka jest kwota, za którą obecnie, w tych czasach, cześć Nalepka, cześć Polina, jaka jest kwota, minimalna kwota, jaką potrzebuję, żeby przeżyć tutaj w Anglii. Bo tak, ja tutaj mieszkałam, ale mieszkałam jakby kilka dobrych lat temu, więc potrzebowałam aktualnych danych. Bo jak się tutaj mieszka, jak się tutaj szuka mieszkań, to ja to wiedzę mam. I teraz tak, w zasadzie wszyscy powiedzieli mi, że 150 zł w małym miasteczku czy na wsi złotych funtów. To jest kwota wystarczająca. Około stówy kosztuje na tydzień mieszkanie, znaczy stówa tam ewentualnie troszkę więcej i za 50 funtów spokojnie utrzymam nazwie. Nie będzie to królewskie żarcie, będzie takie żarcie z Lidla i z tam, może co to jest takiego, no jest Aldi. No, w każdym razie z tych tanich supermarketów. Ale okej, no, w Polsce też no, robię zakupy w Biedronce i patrzę na promocje, prawda? Cześć Jacek, witam. I jakby mając tą wiedzę, zrobiłam sobie prostą matematykę. Rzuciłam okiem na strony rządowej, są takie kalkulatory zarobków, które pokazują medianę zarobków w danym zawodzie, czy w danej pracy. No i sobie wrzuciłam farm sobie wrzuciłam. No i słuchajcie, dane są z czerwca tego roku. Mam je tutaj wynotowane na kartce. Z danych tych wynika, że jeżeli bym miała płacone tutaj za godzinę, to najniżej dostawałabym 6,88, czyli prawie 7 funtów za godzinę, a najwięcej 11 funtów za godzinę. Jak się policzy średnią, to wychodzi 8,97. Już nawet nie będę zakrągla do 9, 8,97. Więc policzyłam sobie. Tak, wiedzą, że potrzebuję 150 funtów, dostaję 8,97 za godzinę. Ile godzin potrzebuję przepracować? Kochani, potrzebuję przepracować 16 godzin. 16 godzin. Ile pracuję tutaj? 30 godzin. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest z tego taki, i wszyscy my tak pracujemy,
że w zasadzie farmerzy znaleźli sposób na prowadzenie biznesu. Mają po prostu tanią i dobrowolną siłę roboczą. Dziennie pracujemy 2,5 godziny więcej niż de facto powinniśmy. Bo 150 to jest, słuchajcie, 100 za tą kabinkę, chociaż 100 kosztuje mieszkanie w domu, znaczy mieszkanie, pokój w domu, a tu mieszkamy w takiej po prostu nieco tam, może nie najlepszego sortu, przyczepie kampingowej. To jest nasza jadalnia, w której bez względu na pogodę jemy. Czasem jest tak zimno, że po prostu to nasze jedzenie błyskawicznie po prostu stygnie. Jest sławojka z tyłu. Ta część drewniana to jest prysznic, który dzięki Bogu jest wystarczająco ciepły. Nie jest gorący, jest wystarczająco ciepły. A tutaj jest w kontenerze, w drugiej części kontenera jest kuchnia. Słuchajcie, kochani mieszkający w Anglii, nie wiem, na ile wycenilibyście z waszym doświadczeniem takie warunki życia. Ja po prostu roboczo sobie wyceniam je na 150 zł, funtów. 3 posiłki dziennie plus mieszkanie w przyczepie kampingowej, chociaż uważam, że to jest zawyżone. No, także patrząc na te wyliczenia, po prostu dziennie pracujemy 2,5 godziny za darmo. Jak to przemnożymy razy 5-dniowy tydzień pracy, no to tamtych godzin zaczyna wychodzić w ciut. Po prostu w ciut. Powiem tylko tyle, że jeżeli bym dostawała wypłatę za te 6 godzin dziennie pracy, zarabiałabym 270 funtów na tydzień. Za 270 funtów to utrzymałabym się z palcem w nosie i jeszcze podejrzewam, mogłabym sobie z gajeczką popodróżować po okolicy. No. Więc powiem wam, że czuję gorycz, bo nie tak miało być, nie tak się umawialiśmy i to, co się tu dzieje, po prostu uważam za nieetyczne. Ciekawe jest to, w jaki sposób jakby zostało, nie mogę mówić o innych, bo inni w ogóle mają narzucone te 6 godzin, jak ja zostałam w to, jakby w tę coraz większą ilość godzin wciągana. To była taka bardzo miękka metoda, bo tak jak mówię, hostowie są szalenie mili. I ja nie mówię tego z żadnym przekąsem. Oni naprawdę są bardzo, bardzo mili. Bardzo tacy empatyczni, bardzo też radośni, pozytywni. Po prostu dostawałam, no, byłam proszona, nie dostawałam, byłam proszona, że please, could you, please, to would be so nice, you know. No tak, oczywiście, że byłoby miło, jakby jeszcze zrobiła to, zrobiła tamto, zrobiła siamto. No ale jak cię ktoś prosi, no to przecież nie odmówisz, prawda? To bardziej jak ktoś jest taki miły dla ciebie, taki kochany, tego ciebie dba i zagaduje, o wszystko się troszczy. No i tak pomału kończyłam z coraz większą liczbą zajęć. Nie wiem, na ile oni to świadomie robią. Może po prostu mają taką stylówę. Może po prostu pracując, bo sami muszę przyznać, obiektywnie sami ciężko tutaj pracują, ale po prostu i wymagają tego samego od nas. Ale no, po prostu wczoraj doszłam do ściany. Naprawdę po prostu czyszcząc ten kurnik z tych warstw gówien, robiąc tą podłogę i o Jezus Maria, po prostu uznałam, że pewna granica mojej tolerancji została przekroczona. Też ciekawa sprawa, słuchajcie, w ogóle przypomniał mi się tak bardzo pierwszy dzień, kiedy szłam z... Dobrze, że ty zobaczyłeś, że są mili, to dlaczego nie? Czekaj, nie rozumiem, Justyna, za bardzo twoich słów. Wyjaśnij, dobra, co masz na myśli. Przypomniała mi się lekcja. Moja kawa. No teraz to już jest faktycznie kawa frappe. Niech żyje kawa. Przypomniały mi się słowa. Mam pytanie, jak działa wiek świat? Czy nie możesz wcześniej zrezygnować, czy podpisałaś jakąś umowę, czy będzie w miesiąc, czy planujesz szybciej opuścić do miejsca? Zaraz o tym powiem. Jak działa work away? Dobra. Zaraz na samym początku, w pierwszy dzień, poszłam z Benem, który tutaj już pracuje od dłuższego czasu, ale też na workawayu. Poszłam z nim otwierać kury i on mi udzielał w ogóle takiej pierwszej lekcji właśnie tych obrządków porannych.
Pokażę Wam jeszcze bardzo sympatyczną bestię tutaj. To jest psiak, który czeka, żebym się z nim pobawiła. Popatrz, jak on pięknie prosi. Patrzcie, no to przecież on ma takie oczekiwanie w sobie, że wszystko, co chcecie zrobić, to złapać patyk i mu rzucić. No nie, dobra, nie będę tak robić, bo to się już w ogóle rozproszę. I on mnie, słuchajcie... A, no i właśnie, poszliśmy, przeszliśmy wszystkie kurniki, otwarliśmy wszystkie kurniki, zobaczyliśmy, gdzie czego brakuje, czyli gdzie trzeba podrzucić słomy, gdzie czy tam siana, gdzie trzeba dosypać jedzenia. I ja po prostu, był to piękny dzień, w ogóle błękitne niebo, słońce, ja po prostu w pełnym entuzjazmie do roboty. Mówię, dobra, no to zarąbiście, bo jeszcze nie było gorące, a miał być upał oczywiście, było tak przyjemne ciepło. No to chodź, zrobimy, szybko to podrzucimy. A on tak popatrzył na mnie i mówi, słuchaj, ale my pracujemy dopiero do 9. Mówię, no to nic, ale wiesz, 10, 11 to już będzie bardzo gorące, żeby to robić, a teraz jest tak fajnie chłodno, chodź to zrobimy. I tak znowu popatrzył na mnie i mówi, wiesz co, ale my pracujemy do 9. Ja teraz idę na kawę i teraz idę sobie posiedzieć, nie? A bo tak, no to dobra, no to nic, no to ja to zrobię. No to zrób jak chcesz. I poszedł. Poszedł i dokładnie tam sobie usiadł, bo tak sobie siedzi co rano i się zajął komórką, bo co rano się zajmuje swoją komórką, co jest bardzo w porządku, bo to jest de facto jedyny czas, kiedy można to zrobić, jedyne miejsce, bo właśnie on na przykład już, popatrzcie, od kuchni do kabinki jest taka odległość i u mnie już internet nie działa. Nie ma ani śladu po prostu internetu. I ja na to machnęłam ręką, pomyślałam sobie, dobra, przecież nie ma znaczenia, nie? Przecież... po prostu zrobię swoją robotę i będę wolna. Później okazało się, że nic bardziej mylnego. No bo 9, jak się okazało, że ta robota jest zrobiona, to się znalazła inna robota dla mnie, a potem jeszcze jedna, a potem jeszcze inna, nie? I tak do mnie echem po prostu wróciły słowa tego Bena. I tak mi się po prostu zrobiło przykro. Znaczy przykro, no, znaczy nie tyle przykro, to taką goryczą pomyślałam, że aha, to tak to działa. Bycie miłym nie ma związku z zasadami, jakie się stosuje. Znałam bardzo miłych ludzi, którzy wykorzystywali innych, napisała Justyna. No, zajęło mi trochę czasu, żeby do tego dojść, nie? Że coś tutaj jest nie tak. Przynajmniej w moim odczuciu. No, także... wyciągnęłam z tego lekcję taką, że na farmie, że na tym workawayu trzeba... pokazać też, że się pracuje, czyli trzeba być widocznym, że się pracuje, że nie można zrobić po prostu swojej roboty w czasie, który nam odpowiada, bo ja na przykład lubię robić rzeczy rano, tylko trzeba robić w określonych godzinach, bo jeżeli się w określonych zrobi robotę wcześniej i w określonych godzinach pracy nagle się okaże, że wiesz, siedzi, otwiera komputer i na przykład chce się pisać do Was parę słów, to się okazuje, że tak nie może być, bo też to jest praca, więc do roboty. No, także takie właśnie przemyślenia mnie dopadły. Później, słuchajcie, echem odezwały się we mnie kolejne słowa naszej hostki, które gdzieś tam w międzyczasie, jak gdzieś szliśmy, do mnie wypowiedziała. A nawet wiem kiedy. Kiedy nas zabierała z przystanku autobusowego i jechaliśmy. Mówiła, że no, mieli ostatnio bardzo trudny czas, no bo była epidemia. Mieli tutaj kilku workawayowców, ale byli zupełnie niedopasowani. Zupełnie nie czuli ducha farmy. Zupełnie nie czuli tego ducha wspólnoty, że pracują na wspólne dobro, bo oni są socjalistami. Zresztą sami to bardzo, bardzo podkreślają. Tak, nie ma w tym nic złego oczywiście. W byciu czy nie byciu socjalistą absolutnie nie ma w tym nic złego. Natomiast słuchajcie właśnie, słuchajcie, bo no dosłownie po prostu takie flashbacki miały się, otwierały różne szufladki z różnymi sytuacjami wczoraj. Ja się tak zaciekawiłam, czemu byli niedopasowani? Co było nie tak z nimi? No bo przyjechali tutaj i w ogóle nie czuli ducha farby, w ogóle nie chcieli pracować. Znaczy, no trzeba było ich jakby zmuszać, zachęcać, znaczy ona nie powiedziała force, no. Ale jakby taki wydźwięk był tego, że no trzeba było ich tak
push do tej pracy, nie? Że trzeba by ich tak popchnąć, że oni nie szli z pieśnią na ustach i z radością i z ogniem w oczach sprzątać kurników. No i już nie pracowali, nie chcieli pracować tych 6 godzin. I ja tak sobie wtedy, jakby nie wiedząc, co mnie czeka, to powiedział, no to rzeczywiście nie fair, no bo przecież pisałaś, że to mają być 6 godzin, że to ma być 6 godzin. I teraz uwaga, z tym pisałaś, że ma to być 6 godzin. To było tak, że myśmy przede wszystkim rozmawiali na czacie, rozmawiali na, już nieważne, na Skype, ale w sensie, że widzieliśmy się, a nie pisaliśmy słowami. I że umówiliśmy się słownie na te 4 godziny łącznie z, i opiekę nad dziewczynkami, nie? Oj, brzmi już to na manipulatorsko z tym duchem farmy. Oczywiście, że brzmi. Zresztą nieważne. W ogóle zejdę znowu z tematu. Tak więc my mieliśmy umowę na gębę. I tak cały czas miało być. I dopiero... no, kropka. Tak miało być. Kiedy wjeżdżam od Patrycji, Pati, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli już w domu jesteś, niestety Patrycja nie odwiedziła nas, bo się zaczęły deszcze i zdecydowali, że wracają do domu. No bo co za przyjemność podróżować w deszczu, no rozumiem doskonale. Więc kiedy wjeżdżam od Pati, farma przysłała mi taką ulotkę w PDF-ie opisującą drogę, sposoby, jak tutaj się dostać. Bo tego potrzebowałam, bo kombinowałam wtedy, jak w ogóle się tu dostać, czy samolotem, czy pociągiem, czy autobusem, gdzie, jak, kiedy, bo to są takie od ludzi. Ale tam też było napisane, że były wypisane obowiązki, jakie ludzie mają, jeżeli przyjeżdżają tutaj właśnie z Workawaya albo z Wolfingu. I teraz tak, pamiętam, to też wróciłam do tego aż wczoraj. Napisane było, że jeżeli przyjeżdża się z Wolfingu, ja o tej organizacji akurat nie wiem wiele, ale to też są takie wolontariaty właśnie za Wigdy i opierunek, to Wolfing pozwala na pracę do 7 godzin dziennie. Natomiast Work Away pozwala na pracę do 5 godzin dziennie i to jest prawda. Z reguły piszą ludzie 4-5 albo 3-4, hostowie, nie? 3-4 albo 4-5, tak. Na przykład u Stevena ja pracowałam 4 godziny dziennie. A tam jest napisane, że żeby być fair w kierunku i Wolfingu, i Workawaya, to farma decyduje, że... czekajcie, może zdążę się przełączyć. Proszę bardzo. Joe staczkami zasuwa. To farma zadecydowała, że wszyscy będą pracować równo po 6 godzin. No. Ale ja to jakby przeczytałam, jak już tutaj jechałam i wiedziałam, że my mamy inne uzgodnienie, więc tym się specjalnie nie przejęłam. Ale stanęło mi to przed oczami. No. I właśnie. Czekajcie, bo tu sobie wypisałam kilka rzeczy, które wam... A, no właśnie. No i o tych ludziach, którzy chcieli przeczekać epidemię. I tak wtedy pomyślałam, no dobra, dostali przecież tą ulotkę, no to widziały gały, co brały, nie? Widzieli, na co jadam. To jest napisane uczciwie, że robota jest ciężka, że kurniki są na nierównym terenie, że trzeba pchać po skośnym stoku, że często trzeba pchać pod górę, że tam nie ma asfaltu, tylko to wszystko po kamieniach, po ścieżkach, między pokrzywami. Jest napisane uczciwie, że to jest dol tak naprawdę i jest bardzo, bardzo ciężko. Szczególnie jak nie ma ładnej pogody. Patrz, szczególnie jak nie ma upałów, bo jak nie ma upałów, to tutaj wieje, pada i w ogóle jest przykro. Jezu, zaś się cała trzęsę. Ale trzęsę się, słuchajcie, trochę z chłodu. Czekajcie, pozwólcie, że się zapnę. A trochę też z nerwów, bo tak naprawdę to wszystko mnie dość mocno emocjonalnie wykańcza. No. Pozwólcie jeszcze, że wrócę do tego... Dobra, ubrałam się. Wrócę jeszcze do tego ducha farmy. No i wtedy sobie myślałam, a no to przecież widziały gały, co brały. A teraz sobie myślę, że może i gały widziały, co brały. Może po prostu ci ludzie nie mieli miejsca, żeby przeczekać faktycznie, bo tak powiedziała Hoska, że oni po prostu chcieli przeczekać epidemię. A może po prostu też przyjechali podobnie jak ja z entuzjazmem, ale jak zobaczyli, jak to wszystko wygląda, to niewykluczone,
że dokładnie doszli do takich wniosków, do jakich ja właśnie doszłam. Że to jest po prostu głęboko nie fair. Że to jest zwyczajne budowanie biznesu w nieetyczny sposób. Tak uważam. Więc ja teraz jestem bardziej po stronie tych, znaczy bardziej, ja jestem po stronie właśnie tych niedostosowanych, tych, którzy nie czują ducha farmy. No bo cholera, to nie jest mój biznes, to jest ich biznes. To oni na tym zarabiają, a nie ja. A ja tych godzin do pracy mam po prostu od groma i one są naprawdę, no to zajęcia ciężkie. Fizycznie. Ojejku. Niech sobie zerknę, co wam chciałam jeszcze tutaj po... Aha, właśnie. Zapytał się ktoś z was, co ja z tym zamierzam zrobić. Czy mam umowę, czy mogę stąd wyjechać? Słuchajcie, nie mam umowy. To jest wszystko na gębę i to jest na życzliwość. I to faktycznie, no u Stevena, jakkolwiek u Stevena się akurat Gaja nie zgrała z tą dziewczyką, która tam mieszkała, ale to wszystko miało absolutnie ręce i nogi. 4 godziny pracy i absolutna wolność. A tutaj, i mogłam je robić kiedy chciała. Mogłam go pakować rano, mogłam go pakować w nocy, mogłam go pakować po południu, kiedykolwiek w zasadzie mi pas, a mogłam go na przykład 2 godziny rano, 2 godziny po południu i to było spoko. A tu są wyznaczone godziny pracy. Straciłam wątek. Przyznaję się, straciłam wątek, znowu zmandrowałam. A no właśnie. Więc to wszystko jest de facto na gębę. I w mojej opinii to chodzi o to, żeby po prostu pobyć w miłym miejscu, pobyć w miarę bezkosztowo. To ma być taki ukłon w kierunku ludzi o niskim budżecie, żeby mogli gdzieś pobyć nie za darmo, ale za pracę, a w międzyczasie po prostu oglądać okolice. I w międzyczasie też jakby zbliżyć się do tej rodziny, zacząć żyć ich życiem, poznać ich obowiązki, poznać ich plany, poznać ich marzenia. To jest tak jak couchsurfing, tylko w couchsurfingu przyjeżdża się na krótko. A w work awayu założenie jest takie, no też można przyjechać na krótko, ale można przyjechać na długo, bo to po prostu płaci się swoją pracą. Ale to się płaci swoją pracą za wikt i opierunek, a nie po prostu jest się darmowym pracownikiem przynoszącym zysk farmie. No cholera nie. No nie na tym to polega. Może się mylę. Może jest wśród was ktoś, kto ma większe doświadczenie w tej sprawie. Proszę, napiszcie do mnie. Powiedzcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, bo ja w Work Away jestem świeża. To jest dopiero mój drugi oficjalny Work Away, ale nie pierwszy wolontariat. Podobnie czułam się zresztą na tym moim najpierwszym wolontariacie w Kanionie Kolka, gdzie uczyłam angielskiego dzieciaki w wiejskiej szkole. To było prowadzone przez fundację. Ja i tak wtedy się wywinęłam, bo ekipa, która przyjeżdżała ze Stanów, oni nie pamiętam, ale wydaje mi się, nie jestem pewna, że oni płacili chyba z $500 za to, że mogli w ogóle przyjechać i uczyć dzieci angielskiego. Ja wydaje mi się, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że zapłaciłam 200 zł polskich. W przeliczeniu tylko i wyłącznie. No. I to był też taki wolontariat, że z całej mojej 6-letniej podróży to był najcięższy okres. Najcięższy czas. Najcięższe 6 tygodni, prawie w sumie 2 miesiące, jakie po prostu były w tej podróży. I też miałam poczucie, że po prostu to jest wykorzystywanie ludzi o dobrym sercu. Ale o tym wolontariacie to ja wam, o tym moim peruwiańskim wolontariacie to albo wam kiedy indziej popowiadam, albo książka, Boże, to jest kolejny wątek, ale na pewno o tym będzie dużo w książce. No, a tymczasem jesteśmy tu i teraz, więc wracając do wątku głównego, czy mogę stąd wyjechać? Tak, mogę w każdej chwili. Czy mogę powiedzieć hostom, że nie będę robić tego? No właśnie, jak wam się wydaje? Mogę czy nie mogę? Co byście zrobili w tym, na moim miejscu? Ja wam spróbuję wyjaśnić, jak ja się czuję i jak pewnie czułaby się część ludzi, będąc w takiej sytuacji, czyli w takiej trudnej sytuacji względem swojego czy pracodawcy oficjalnego, czyli takiego, którego pracuje się za pieniądze, ale się ma poczucie, że się jest wykorzystywanym, czy takiego, jakim ja jestem, czyli wolontariusza.
Po pierwsze, ja nie lubię trudnych rozmów. Nikt z Was nie lubi trudnych rozmów. Co więcej, jestem kiepska w prowadzeniu... Gaj, nie gaj. W prowadzeniu trudnych rozmów. Bo brakuje mi bardzo języka... Morning! To jest nasza kolejna workawayka. O niej też zaraz parę słów. I nie umiem tak formułować komunikatów, żeby one były miękkie, a jednocześnie przekazywały to, co chcę powiedzieć. Nie mam takiej zdolności. Ja się staram, ale często mi to nie wychodzi. Ja to widzę, jak się staram i widzę, jak mi to nie wychodzi, więc po prostu... O Jezu, to trudna rozmowa będzie dla mnie. Po drugie, nie chciałabym jakby zostawić na koniec złego wrażenia. Zostały mi 4 dni pracy. No, nie lubię zostawiać złego wrażenia i myślę, że nikt z Was nie chciałby zostawić przykrego wrażenia. No bo dlaczego? No, jest tyle przykrości w życiu, że nie ma sensu dokładać kolejnych. Po trzecie, na Workaway jest coś takiego jak opinie. Zwyczajnie boję się, że dostanę kiepską opinię, a mam dopiero 2 opinie. Jeżeli będę miała kiepską opinię, to żaden inny workaway mnie nie przyjmie i to będzie przykre. To będzie przykre, bo chciałabym jeszcze skorzystać z tej formy podróży, bo wiem, że nie wszędzie jest tak, bo na przykład moja koleżanka, Hiszpanka, jest na workawayu w Hiszpanii, czy to jest tak, jak ja bym w Polsce robiła sobie workaway, i ona pracuje 2 godziny dziennie w zamian za mieszkanie. Fair enough! To jest naprawdę okej! Tak właśnie powinno to wyglądać. I to jest jak najbardziej takie adekwatne względem pieniędzy. No. Szukaj nowego miejsca. 4 dni Asia zostały. Ale jeszcze wrócę właśnie. I słuchajcie, mam to. Po prostu cykam się tej rozmowy i nie chcę spalić mostu, no i nie chcę dostać złej opinii. I tak sobie myślę, czy nie lepiej zaciąć zęby i przemyśleć. Czy bym chciała tutaj wrócić? No właśnie, Gaja, słuchajcie, ma tutaj super czas. Jasne, że tam czasem się z tą dziewczynką nie ze wszystkim zgadzają, ale generalnie z Fireheart, no, mają wiele pól wspólnych. Biegają tutaj dosłownie po całym terenie, tu po tych górach, łażą. Poszłabym porozmawiać mimo wszystko. Jeśli rozmowa niczego by nie wyjaśniła, to zdecydowałabym się zrezygnować i myślę o dziecku przede wszystkim. Rób tak, aby tobie, Gajusi, było dobrze. Właśnie, słuchaj, kochana, o to chodzi, że Gaj jest tutaj dobrze. Gaj jest tutaj naprawdę dobrze. One śpiewają razem różne piosenki, robią różne fajne rzeczy. Kurczaczki nam się, słuchajcie, lęgną na farmie. Więc one całe w zasadzie chyba, już nie pamiętam, wtorek. W UK wystawianie negatywnej opinii jest nielegalne. Słuchaj, ale to, wiesz, Workaway to jest ogólnoświatowe, więc po prostu napiszą to, co uważają. Uważają... Napiszę, że jestem, kurczę, misfit, nie? Niedopasowana. Albo że nie czuję idei workaway. Whatever, nieważne. Nie ma co fantazjować, co napiszą, czego nie napiszą. Wrócę do Gai. Więc one cały dzień na przykład z tymi kurczakami spędziły w pomieszczeniu. Te kurczaki po nich w ogóle łaziły. Właziły na nie, one je brały na ręce. No w ogóle piękna sprawa. Naprawdę tutaj Gaja bardzo korzysta, bo po tym czasie, kiedy była w szkole, i gdzie ta szkoła naprawdę porządnie odkurzyła jej angielski i słuchała bardzo dużo, no bo w szkole wiadomo, że nauczyciel mówi bardzo dużo, a na przerwach z dzieciakami się bawiła. Tak tutaj... Aha, tyle, że mieszkaliśmy u Patrycji, a wiadomo, Patrycji rodzina jest oczywiście polskojęzyczna, a tutaj, więc z dzieciakami u Patrycji, no to często po polsku się bawiła. Asia, życie nie polega na wiecznym zaciskaniu zębów. Agata... Czy wszystkim przerywa? Słuchajcie, czy wszystkim przerywa? Dajcie znać, proszę. Agata, ja przybiłam z Tobą piątkę, bo trochę wiem, jak wyglądało Twoje życie. Nie polega na wiecznym zaciskaniu zębów. Masz rację i z Tobą się zgadzam. O Jezu, u mnie nie przerwa, pisze Darek. U nas dobrze odbiera, pisze Wiktoria.
Bata mi przerywa, kurczę. Wrzucę to tak czy inaczej na bloga. Wrzucę tak, że najpóźniej jutro, bo to się będzie, ze 3 godziny będzie się wgrywał ten live w internety, więc pewnie najwcześniej jutro w ogóle on będzie taki już umiejscowiony. U nas dobrze odbiera. Będzie on w zakładce live oczywiście na blogu. No, w każdym razie właśnie u Patrycji to tak pół na pół, w sensie pół się komunikowano po polsku, pół się dzieci komunikowało po angielsku, a tutaj są sami native speakerzy i nie ma wyjścia. I Gaja w zasadzie odkąd tu jesteśmy, gada po angielsku i świetnie, świetnie to idzie. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Fakt, że zaciskam poślady, ale Gaj jest tutaj naprawdę okej, naprawdę dobrze i naprawdę jest to świetna szkoła angielskiego. Ja w ogóle wszystkim polecam, nie ten Workaway oczywiście, ale wszystkim Was, którzy macie dzieciaki i chcielibyście, żeby te dzieciaki poszły do przodu z angielskim, zabierzcie je w anglojęzyczne środowisko. Jeżeli nie macie możliwości finansowych, bo ja na przykład nie mam możliwości finansowych, żeby tutaj przyjechać, ja się chciałam powiedzieć rozrywkowo, ale żeby tutaj po prostu przyjechać i sobie spędzić czas, ja muszę szukać jakichś możliwości obocznych, to spróbujcie zrobić to samo co ja, przyjedźcie na Workaway. Jeżeli Wy chcecie poćwiczyć, tylko szukacie Workawaya, gdzie są dzieci oczywiście. Jeżeli Wy chcecie poćwiczyć wasze i poprawić Wasze językowe skille, przyjedźcie na Workaway, ale nie przyjeżdżajcie na farmę, bo na farmie skończycie tak jak ja. Abstrahując od wielu godzin przepracowanych, bo to akurat może się Wam nie zdarzyć, ale na farmie pracuje się w zasadzie w pojedynkę. Więc tutaj nie ma dużo możliwości do trenowania języka tam przy posiłkach, albo ewentualnie jak dostaniecie jakieś wspólne zadanie. Zanurzenie w języku, kulturze, środowisku daje mega efekt. Absolutnie tak, absolutnie tak. Ja o tym wiem od zawsze i wszyscy nauczyciele w zasadzie języka angielskiego też to wiedzą, nie tylko angielskiego, każdego języka wiedzą to od zawsze, że zanurzenie w kulturze to jest najszybsza nauka języka. A jeśli jednocześnie jest się zanurzonym w kulturze i uczy się u kogoś, znaczy ma się jakiegoś swojego mentora, który na przykład szlifuje gramatykę, czy wyjaśnia różne zjawiska, czy po prostu robi lekcje dodatkowe, to wiedza idzie bardzo szybko. I teraz tak, moje doświadczenie w ogóle, myślę, że negatywne opinia bardzo często dostają osoby, które unikają trudnych rozmów. Dla osób, które mają tendencję do wykorzystywania, jest to łatwe. No i pytanie, czy ty wystawisz pozytywną opinię? Wiesz co, tam jakby ja nigdy nie pisałam opinii na Workawayu. Nie wiem, czy to jest tak jak na couchsurfingu, bo na couchsurfingu musisz kliknąć pozytywne albo negatywne, bo ja zamierzam po prostu opisać całą sytuację bez jakby wydawania wyroku, czy jest to negatywne, czy pozytywne. Chcę opisać sytuację, żeby dać innym osobom, które będą przyjeżdżać na farmę, obraz tego, jak tutaj wygląda praca. No. No właśnie, jeszcze wrócę do tej nauki języka. Wtedy właśnie, kiedy ma się nauczyciela i się uczy języka aktywnie, a jednocześnie przebywa się w środowisku native speakerów, wydaje mi się, że nauka idzie najszybciej. Ja miałam takie doświadczenie z języka angielskiego tam lata temu. Uczyłam się po prostu języka i jednocześnie byłam tutaj w Anglii i no, szłam jak burza z tym angielskim, naprawdę. I to było strasznie, strasznie fajne i to mi w ogóle straszną satysfakcję przynosiło, olbrzymią radość i mnóstwo frajdy i Jezus, i po prostu ja kocham angielski. Nie do końca kocham kulturę angielską, bo też i do końca jej jakby nie rozumiem, ale jakby ja po prostu nie wibruję z nimi. Asia, moja rada, jeśli mogę, powiedz hostowi, jak tam... Tak jak nam prawdę. Prawdę o tym, jak się czujesz. Jakkolwiek będzie finał takiej rozmowy, ty będziesz się na pewno czuć dobrze. Anita, wiesz, powiem ci, że teraz, jak rozmawiam z wami, bo jeszcze dzisiaj rano, jak parzyłam sobie kawę, to tak myślałam, że nie, po prostu zagryzę zęby, przeżyję. Ale teraz, jak wam o tym wszystkim mówię, Asiu, czy próbowałaś rozmawiać, negocjować nadmiar obowiązków? Nie próbowałam. Po prostu ja się zamykałam w sobie, coraz bardziej, po prostu gasłam. To jest takie moje typowe, po prostu...
nabieram odwagi, żeby może to zrobić. Nie chciałabym palić tego miejsca mimo wszystko, ale może to jest właśnie droga do niespalenia, kto wie. No i wybiłam się, bo znowu mówiłam, ojejku. No nieważne. Mam doświadczenie uczenia się języka bez mentora. Tak się uczyłam hiszpańskiego. W Ameryce Łacińskiej spędziłam 3 lata. Pojechałam już tam z takim very basic, dobra, nieważne, z bardzo podstawowym hiszpańskim, który wyniosłam, ucząc się przez rok, po godzinie w zasadzie, czy tam po półtora, nieważne, bardzo małą ilość czasu spędzałam na tym hiszpańskim. Potrafiłam powiedzieć, policzyć oczywiście potrafiłam, potrafiłam nazwać dzień tygodnia, potrafiłam powiedzieć, że jestem Asia, że jestem z Polski i że jestem głodna i chcę mi się pić i gdzie jest toaleta i gdzie jest dworzec autobusowy, kierunki i tak dalej. Takie rzeczy potrafiłam, ale resztę uczyłam się sama. I tak, ja rozumiem hiszpański, absolutnie, mogę słuchać sobie, nie wiem, wiadomości hiszpańskich, czy rozmawiać sobie po hiszpańsku, ale mam świadomość, że mam świadomość swoich błędów. To jest hiszpański ze słuchu i gramatyka jest mi w zasadzie obca. Ja wiem, jak wyrazić przyszłość, jak wiem, jak wyrazić przeszłość, ale to jest obarczone mnóstwem błędów. Uwierz mi, ludzie cenią sobie szczerość, nawet ci, którzy są nie fair. Szczerość, ale w takim kind wydaniu nie zawiedzie cię. Dziękuję, Anita, za dodawanie odwagi. Skłaniam się, żeby z nimi porozmawiać. Przyda się to doświadczenie, mi także. No, w każdym razie, do poprawnej, jeszcze raz wrócę do tego wątku. W mojej opinii, do poprawnej nauki języka bardzo ważne są dwa elementy. Zanurzenie w środowisku mówiącym danym językiem i uczenie się najlepiej z nauczycielem. Oczywiście, że można z książek. Jak najbardziej. Jest mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo materiałów. Jest mnóstwo tutoriali przecież na Facebooku, na YouTubie chociażby. Więc można z tego korzystać. A można korzystać z pomocy nauczyciela i wtedy ta nauka idzie błyskawicznie, bo na tutorialach musicie wyszukiwać problem, który was gnębi, nie zawsze umiecie go nazwać, nie zawsze wiecie, jak go ugryźć, jak go znaleźć, a z nauczycielem jest szybka piłka. On wie, on zna, on wam wyjaśni, a nawet jak nie zna, bo na przykład, nie wiem, rzadko operuje w takim słownictwie czy whatever, to po prostu na następną lekcję go szybciutko pozna wam wszystko, w krótkich, konkretnych instrukcjach wyjaśni. Palma Janki. Jeśli się powie drugiemu człowiekowi, jeśli się drugiemu człowiekowi nie powie o tym, co się czuje, to ten drugi człowiek nie będzie wiedział. Tak, to jest prawda. Myślę, że porozmawiać można, bo prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Co nie? Słowo cnota z tym się bardzo źle kojarzy. Szczególnie cnota niewieścia. Taki żarcie, taka facecja żołnierska. Tu mamy, tak, czas na śniadanie. No, porozmawiam, dam wam znać, co z tego wyniknie. No, to tak a propos Gai i zanurzenia w środowisku. Gaja super mówi, super, przepraszam, to nie jest super oczywiście. Mówi dalej z błędami wieloma, ale jest płynna, wysławia się, pyta się o wszystko, co chce, odpowiada, reaguje, jest okej. Okay. Jest ok, jestem bardzo zadowolona z tego postępu, który zrobiła. Asia Darek, porozmawiaj, jak nie dla siebie, to dla innych, żeby przestali wykorzystywać ludzi do własnych dochodów. Asia, nie zgadzam się z tobą. Porozmawiam, ale nie dla innych, porozmawiam dla siebie, bo ja ich nie zmienię i oni, podejrzewam, też się nie zmienią. Ale porozmawiam dla siebie, bo chcę zobaczyć, jak zareagują. Chcę zobaczyć, co mi powiedzą. Temat, który podjęłaś, jest głęboki, można rozpatrywać godzinami, w zależności od potrzeb językowych i osób, czyli czy to dziecko, czy dorosły. Tak, Sylwia, zgadzam się. Ja mam poczucie, że go tak tylko szybko liznęłam, ale jakby potrzebowałam tego liźnięcia, żeby wytłumaczyć, dlaczego ten pobyt na farmie mimo wszystko jest bardzo, bardzo owocny i dobry dla Gai. Dla mnie mniej. Wybiłam się, łosia. No dobra, jak się wybiłam, to się wybiłam.
To sobie zobaczę na kartkę, czy mam jeszcze chciałam opowiedzieć dzisiaj. No właśnie. Tak, cnota ma słabe skojarzenie. Gratuluję, udało Ci się zrealizować plan. Podniesienie umiejętności językowych Gai. Tak, absolutnie. Plan jest zrealizowany w 100% i bardzo się z tego cieszę. Teraz sztuką będzie... Czy to sobie mogę przesuwać? O, mogę. Teraz sztuką będzie utrzymać ten język. Bo znowu jak wrócimy do Polski, to bez kontaktu z native speakerem będą te umiejętności zanikać. Z językiem jest ta paskudna sprawa, że nauczenie go się wymaga godzin, nakładów, energii, czasu, chęci i nierzadko pieniędzy, a po prostu traci się język błyskawicznie. No, ale to już jakoś się... A wiadomo, że mimo wszystko, nie wiem, zajęcia ze mną, to nie będzie to samo, bo jestem jej mamą. I tak, też jestem jej nauczycielem, ale po pierwsze nie jestem jej native'em, a po drugie ciągle jestem mamą. No, no ale coś tam będziemy działać. Słuchajcie, w ogóle piękna rzecz. Udało nam się zapisać do biblioteki cyfrowej, takiej jak Legimi. Polecam w ogóle Legimi, czyli biblioteka cyfrowa... biblioteka cyfrowa z materiałami, z książkami... polskimi, z którą w ogóle współpracujemy. Jezu, już chyba od 3 lat. Legimi, pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. A tu udało nam się wpisać do takiej zwykłej biblioteki, która ma też materiały cyfrowe. Jest dostęp do 100 książek dla dzieci, więc ja sobie puszczam niektóre z nich. Gaja sobie w ogóle puszcza audiobooki angielskie, sobie już słucha tych audiobooków angielskich i czyni to w zasadzie normalnie, jakby sobie po polsku puszczała. I cieszy mnie to, bo to znaczy, że to nie jest dla niej uciążliwe. Że owszem, nie rozumie wszystkiego, jak leci ciurkiem, bo to jest naturalne, ale rozumie wystarczająco dużo, żeby z tego korzystać i z tego się cieszyć. Więc będziemy bazować na tej bibliotece cyfrowej, no i nie wiem, no, coś będziemy wymyślać. Ktoś z Was tutaj napisał, o, Sylwia, szkoła językowa English Art. Polecam znaleźć nawet w Polsce native'ów dzieci. Sylwia, nie przejdzie. Nie przejdzie, bo dzieci native'skie, takie, które mówią po angielsku jako w swoim pierwszym języku, one też mówią po polsku, a jak nie mówią po polsku, to rozumieją po polsku. I kicha, dlatego, że dzieci przeskakują na język, którym im się jest najłatwiej posługiwać, co zresztą widziałam chociażby u Patrycji. Ponieważ Patrycji dzieciaki mówiły... To jest absolutnie polskie, jest ich drugim językiem, ale mówiły na tyle dobrze i zrozumiale po polsku, że Gaja je okej rozumiała i w zasadzie z nimi rozmawia po polsku, nie po angielsku. No, więc to, słuchaj, native'skie dzieci, anglojęzyczne dzieci w Polsce to... A w Tarnowie? Forget, gdzie ja znajdę dzieci po prostu, które mówią po angielsku w Tarnowie? Kraków, no może by się znalazły, ale... No właśnie, ale. Widzę dużo trudności, wiesz, żeby do nich dotrzeć. Oni chodzą do swoich szkół, wiesz, mają to kurikulum angielskie, są w prywatnych szkołach, które idą w ogóle kurikulum angielskie. To jest, mam poczucie, że to jest takie zamknięte środowisko, albo środowisko, do którego trudno się dostać. Ale tego nie wiem. A jeśli nie spróbuję, to się nie dowiem, więc pewnie będę poszukiwała takiego rozwiązania, ale przyznam, że obawiam się, że to będzie niewypał. Zaraz się muszę wrócić do innych Waszych wypowiedzi. Ja bym porozmawiała. Podczas rozmowy najlepiej mówić o swoich emocjach, o tym, co czujesz, podobnie jak nam to mówisz. Wtedy będzie Ci łatwiej. Kiepska jestem w trudnych rozmowach. Ale może czas to przetrenować. Myślę, ja shop. Asia, jak ja Cię lubię słuchać. Ojej, dzięki. Jest mi bardzo miło. Pomimo tego, że jest chyba sporo chaosu w tych moich wypowiedziach. Najchętniej przyjechałabym z tego upalnego Krakowa i pomogła Ci z tymi jojkami. Słuchaj, kochana, najlepiej przyjechała z tego upalnego Krakowa i wzmocniła mnie na tyle. I przede wszystkim przywiozła troszeczkę tego upału. I wzmocniła mnie na tyle, żebym ja mogła załatwić moją sprawę, wiesz? Bo to nie o to chodzi, żebyś mi pomagała z tym. Tylko chodzi o to, żeby to było fair wszystko. A to, co tu się dzieje, jest po prostu nie fair. Tak czuję wewnętrznie, że to jest głęboko nie fair. Że to jest... Notabene wczoraj czytałam taki artykuł o wyzyskiwaniu obcokrajowców w Polsce notabene. Dotyczyło głównie Ukraińców, Filipińczyków, Hindusów. Ulala, coś w kuchni spadło.
Tylko, że oczywiście chodziło nie o dobrowolną pracę, tylko chodziło o taki prawdziwy wyzysk finansowy, czyli zatrudnianie, a nie zatrudnianie na lewo, nie wypłacanie pieniędzy, nie płacenie ubezpieczeń, porzucanie chorych ludzi, w ogóle potworności. U nas w Polsce, Jezus Maria, normalnie aż mi się gotuje we mnie. Ojej, Jezus, jeszcze tyle tutaj waszych przemyśleń. Już przestał mi się przesuwać czad, już zaraz do tego wszystkiego wrócę. Także ja tego de facto potrzebuję, wzmocnienia i po prostu rozmowy z nimi, bo chyba to jest droga do rozwiązania sprawy. Tylko się przygotuj do rozmowy, napisz sobie wszystkie wątki, które chcesz poruszyć. Wątek jest w zasadzie jeden. To jest dokładnie to, co sobie napisałam tutaj. Moje obliczenia. Tak, kura mi przez to przeszła. Moje obliczenia. Ile kosztuje życie w Anglii, a ile my de facto przynosimy im zysku. Szkoła językowa English Art Sylwia. Zapraszam na privy, jeśli chcesz o tym pogadać po powrocie do Polski. Służę pomocą Pomysławi. Jesteśmy umówione. Najlepiej zgadajmy się, wymieńmy się numerami telefonu i pogadajmy sobie albo tak, albo pogadajmy sobie po prostu przez kamerkę, bo bardzo chętnie skorzystam z Twojego doświadczenia. Palma Janki. W kilku filmach Disneya pojawia się takie zdanie. Czasem życie nie układa się po naszej myśli. Host. Hello. Może super nauka dla Gai wymaga ofiary w postaci ciężkiej pracy mamy, ale i tak porozmawiać warto. Wiesz, kochana, ja tylko dlatego tu jestem. Tylko dlatego nie zwiałam stąd wcześniej. Tylko dlatego. Bo widzę, ile to dobra przynosi Gai. Ona wykorzystuje ten czas na maksa. I to jest fajnie. Ona go jakby nie wykorzystuje świadomie. Po prostu są tak super okoliczności dla niej, że ona się tym strasznie cieszy i jednocześnie przynosi jej to bardzo duży benefit językowy. A że to kosztuje ciężką pracę mamy, tak kosztuje. Wczoraj wywalając ten gnój po prostu na te taczki, wywożąc go, tak sobie myślałam, że chyba mało jest osób, które native speakerowi płacą w takiej walucie, w walucie wywalania gnoju. I czy w ostatecznym rachunku jest to warte? No tak. Tak, bo nie byłoby mnie stać na tyle lekcji z native speakerem. Nie byłoby mnie stać, żeby stworzyć Gai takie warunki w Polsce do takiej nauki języka. Jaka jest ta cena? Wywalanie gnoju. I to jest mój kolejny mój jakby problem, bo być może chciałabym tutaj wrócić. Tylko właśnie nie chciałabym wrócić na takich zasadach. Chciałabym wrócić do Anglii. Chciałabym wrócić z Gajką i znowu za jakiś czas dać ją do anglojęzycznego środowiska. Tu jest miejsce idealne. Biega sobie po całym terenie, bawią się różnymi fajnymi rzeczami, opiekują się kurkami. Gaja już zna cały cykl rozwoju kurczaczka, zna potrzeby, zna choroby, słuchajcie. Wie, na czym polega kurze oczywiście, wie, na czym polega reżim sanitarny kurzy i dlaczego to jest takie istotne. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Znaczy ważne, no zna to po angielsku, ale to jest ogólnie taka wiedza, która jest fajna i buszuje sobie tutaj po tych krzaczorach, bawią się w podchody, tropią lisa, mają swoje bazy. Piszą różne, otóż pozdzierane są chyba, chociaż tam wiszą jakieś ogłoszenia, piszą różne ogłoszenia do nas, listy do nas. Fajne rzeczy się tutaj dzieją. No tylko szkoda, że to jest obarczone po prostu takim moim właśnie poczuciem krzywdy, bo ja jako pracownik Workawayer mam poczucie krzywdy. Szkoła językowa English Art. Pomogę znaleźć rozwiązanie możliwości. To moja pasja. Trzymam za słowo. Dzięki. Myshen, shop, znowu coś poleciało. To na zachętę powiem Ci, że ja mam tak samo, ale ostatnio zebrałam się w sobie i podjęłam taką rozmowę. U mnie akurat z sąsiadami i miałam zawał serca jakieś 5 razy, ale dobrze poszło. Widzisz, a teraz chod przeszedł, tak popatrzył na mnie i odczytałam jego spojrzenie, a czemu ona siedzi? Ja w ogóle jestem ubrana w dżinsy. Ubrana jestem w dżinsy, bo jest zimno. Poza tym, ale jak idę do roboty, to mam po prostu stary dres na sobie. Więc widziałam, jakby tak przeleciał wzrokiem, nie? I takie, co jest grane? Pytanik w oczach, a później, aha, dzień wolny. Tak, bo sobota, niedziela, ja mam dni wolne. I poszedł. Kasia Jeka. Ja nie mam, ja nie na temat, ale już kolejny raz myślałam, że mi się dzieci kłócą, a to kogut w tle u ciebie.
Słuchajcie, te koguty tutaj pieją. Kury gdakają. O Boże. Szkoła językowa, angielski żart. W kontakcie. Zdecydowanie w kontakcie. Palma Janki. Asia, tam gdzie są pieniądze, tam nie ma sentymentów, niestety. Wiesz co? Ja tak sobie myślę, że jest dużo prawdy w tym, co napisałaś, ale myślę, że jest przestrzeń na fajne traktowanie ludzi. Chociaż znowu mam taki flashback, znowu mam taki błysk w głowie, że ja o tym powiedziałam hostce w którymś momencie też, jak właśnie chyba przy tej rozmowie o tych ludziach, którzy tu przeczekiwali epidemię i wcale nie chcieli pracować 6 godzin, powiedziałam jej, że ja nie mam oczywiście doświadczenia z workawayem, ale mam mnóstwo doświadczeń z couchsurfingiem, z 200 rodzin. I mam mnóstwo pięknych doświadczeń. Mam, nie wiem, 2 dziwne, kilka obojętnych, a reszta piękna albo przepiękna. I z większością tych ludzi ja jestem w kontakcie, chcę być w kontakcie i od czasu do czasu do nich piszę, wiadomo, nie codziennie. Ale jakby wracam myślami do tego czasu, czuję ciepło na sercu, ciepło, które mnie zalewa. Czy ja z nimi chciałabym być w kontakcie? Zadam sobie takie pytanie. Na tą chwilę nie. Pomimo tego, że są tacy mili, pomimo, że są tacy sympatyczni, tacy ciepli, to na tą chwilę, szczerze mówiąc, zupełnie nie mam takiej potrzeby. To też coś mówi. I wtedy tej właśnie chodźce mojej powiedziałam, że jednak couchsurfing, z racji tego, że nie jest w to włączona żadna forma pracy, ani żadne pieniądze, jest taką czystą podstacią wymiany międzykulturowej. Wymiany tego, co człowiek może dać człowiekowi. Tej pozytywnej energii, tej radości, tej sympatii i empatii i miłości w dobrym tego, w takim uniwersalnym tego słowa znaczeniu, że to jest najpiękniejsza forma poznawania świata i poznawania innych ludzi, bo ona jest absolutnie bezinteresowna. A tutaj, ponieważ włączona już jest praca, więc już ta forma jest troszkę, może być już troszkę zaburzona i mogą różne napięcia się pojawiać. W couchsurfingu oczywiście, że się pomaga, oczywiście, że się gotuje dla rodziny, oczywiście, że nie wiem, jak leżą naczynia, to się je zmyje, że się, nie wiem, naniesie wodę, albo pójdzie się z ludźmi, z hostką, czy tam z jej rodzicami do dżungli i się naniesie drewna. Robi się to wszystko, żyje się z tą rodziną, ale robi się to po prostu z serducha i z radości. Tu się robi to z obowiązku, z umowy, okej. I można to robić, pod warunkiem, że to jest w rozsądnych granicach. Więc tam, gdzie są pieniądze, tam nie ma sentymentów. Mam nadzieję, że od tego zdania są wyjątki i są obszary ucieczki i że mimo wszystko tam, gdzie są pieniądze, tam mimo wszystko bywają sentymenty i jest uczciwe traktowanie człowieka. Ja przynajmniej chcę w to wierzyć, ale przyznam, że to doświadczenie pracy tutaj sprawi, że będę uważnie przyglądać się kolejnym miejscom, a także kolejnym pracodawcom, zarówno tym z Workawaya, jak i tym realnym w życiu. Agatka, jadę, o tym cię słucham. Asiu podczasi. Oj, coś tutaj nie poszło, coś słownik pozmienia. Asiu, podczas rozmowy bądź miła jak oni. No, staram się być miła. Chociaż też z drugiej strony... No, staram się być miła, ale czasami przyznam, że nerwy. Ja im bardziej jestem zdenerwowana, im bardziej sytuacja jest trudna dla mnie, to tym bardziej... Tracę te umiejętności. Zresztą jesteś miła i delikatna. Zapewniam się, że potrafię też stanąć na drugiej stronie tej osi. Palma Janki, ale całe wasze życie jest nietypowe. Wywalanie gnoju to jeden z elementów może. No jest jeden z elementów, jasne, ale nie tak się umawialiśmy. O to chodzi. To nie było elementem naszej umowy. Te godziny pracy nie były elementem naszej umowy. Więc to jest nie fair.
tak uważam. Tak, przestrzeń na etykę biznesu i bardzo nie lubię obecnego ministra od szkół. Ja mam dziecko w wieku szkolnym. Bardzo nie podoba mi się linia, którą nasz obecny minister podąża, bo uważam, że nie jest to linia, która będzie w stanie sprostać wymaganiom świata obecnego i przyszłego. Nic z tych rzeczy. Mam poczucie, że taplamy się po prostu w jakiejś przeszłości. Zamiast iść do przodu, postawić na IT, na matematykę, na... Boże. Och, nieważne. To jest temat na inną w ogóle rozmowę. Póki czas. A czy inni ludzie tam razem z Tobą na Workawayu również mają takie same odczucia? Może łatwiej będzie rozmawiać w większej grupie, mając innych za sobą? Właśnie. To jest kolejny wątek. Nie wiem, bo nie rozmawiam z nimi na ten temat. Mam wrażenie, że my w ogóle jesteśmy po dwóch stronach rzeki. Bo mamy tutaj parę z Anglii, która jest tutaj i będzie jeszcze przez pół roku. Oni pracują po 6 godzin dziennie. Oni są z Workawaya. Nie wiem, czy tam dostają jakieś benefity, pieniądze za to, czy nie. Nie mam pojęcia, nie dopytuj się. I myślę, żeby mi nie powiedzieli. Mamy stosunki raczej zimne. Tak. Nie wiem dlaczego. Coś po prostu nie kliknęło. Ja nie mam nic w zasadzie do nich. Ale no próbowałam przebić się kilka razy przez taki mur, nazwę to, brytyjskiej uprzejmości, oficjalności, ale zupełnie to jakoś nie klika. Nie wiem, no... Nie wiem, z hostami mi kliknęło. Z taką dziewczyną francuską, która tutaj jest, też mi kliknęło, ale na przykład między nimi jakoś nie ma chemii. Tak bywa czasami po prostu. Więc ja z nimi nie rozmawiam na ten temat. No i jest jeszcze właśnie ta francuska stąd. Ona jest w wiecznym pędzie. Pracuje tutaj bardzo ciężko. Robi te godziny, które ma robić. A później biegnie jeszcze do knajpy, bo tam ma dodatkowe godziny już płatne i tam jeszcze pracuje. Ma 21 lat. Nie wiem, czy studiuje już, czy chce w końcu studiować tą socjologię. Jest bardzo taka pełna energii, entuzjazmu i wali te godziny po prostu. Nie rozmawiałam z nią na ten temat. Ja w ogóle się taka czuję inna zupełnie od nich. Może dlatego, że nie ma we mnie tego entuzjazmu do tej pracy. Nie wiem, może oni widzą coś więcej niż ja, a może ja widzę więcej niż oni. Nie wiem, ale w ogóle nie ma między nami chemii. Ja mam Gaję, mam zupełnie inne zajęcia, inne sprawy na głowie i też inny charakter pracy. Oni dużo częściej pracowali razem, więc stąd też się bardziej zbliżyli do siebie. Ja nie miałam takiej okazji, możliwości. Więc nie, jeżeli będę rozmawiać, to absolutnie będzie to rozmowa indywidualna. Ala pisze: mam koleżankę, która miała podobne doświadczenia na Workawayu. Ludzie wspaniali, otwarci, ale też się zapominali albo zapędzali, potrzebowali przypomnienia, że wolontariusze to nie niewolnicy. Dziękuję, że mi o tym piszesz. To ważne, bo to jest wspierające dla mnie. Kurczę, rozmawiać czy nie rozmawiać? Po prostu tam jestem. Palma Janki, ja też mam. I też mi się nie podoba linia. Rozumiem, że chodzi o ministra. No, także reasumując, słuchajcie, zostało mi 4 dni. 4 dni pracy. 2 dni weekendu, 4 dni pracy i wsiadamy z Gają w pociąg, jedziemy do Londynu. Słuchajcie, nie uwierzycie, do kogo jedziemy. O Jezus Maria. Oh, hello. Hoska. O Jezus Maria. Słuchajcie, jedziemy do Raula. Raul to, o Jezus, to była kosmiczna historia. Hello, Fireheart. To była w ogóle kosmiczna historia, bo byliśmy w przepięknej i dzikiej części Kolumbii, nad oceanem, w najbardziej ohydnym mieście na świecie. Bonaventura się chyba nazywało to miasto. Nie pamiętam, muszę sprawdzić na mapie. Słuchajcie, taki syf kiła i mogiła, że czegoś takiego na tamten czas nigdzie nie widziałam. I później w zasadzie też chyba nigdzie nie widziałam. Obleśne miasto, obleśne, po prostu obleśne. Pojechałyśmy tam, no bo chciałam zobaczyć wybrzeże Pacyfiku od strony kolumbijskiej.
czy w ogóle w części kolumbijskiej. Ono jest totalnie dzikie. Tam podobno są plemiona jeszcze w ogóle, które żyją same. I tam w ogóle, i tam też spotkałam lekarzy bez granic, którzy mówią, że po prostu raz na miesiąc gdzieś docierają naprawdę w tak totalnie odległe miejsca, gdzie po prostu przywożą leki i próbują ludzi leczyć, ale mówią, że to jest totalna dzicz, do sześcianu po prostu dzicz. No i tam do tego miasta przyjechałam, to jest jedyne chyba miasto, chyba dwa tylko takie portowe miasta, a reszta to jest dzicz. I no właśnie, i chciałam wyjechać z miasta i dostać się do jakiejkolwiek wioseczki, tak żeby Gaja mogła się pokąpać w morzu i pobić na plaży i po prostu, żeby pobić trochę w naturze. Dodam jeszcze, że morze, znaczy ocean, który tam jest, nie przypomina tego, który my tutaj mamy, nie przypomina w ogóle Bałtyku. Tam jak jest fala, to jak po prostu już się złamie i leci, tam wypływa na plażę, to słuchajcie, jest taka mocna, że mnie zwali z nóg. A co dopiero Gaję? Tam są potworne prądy. Po prostu aż ciary mam na plecach, jak o tym. Jest przepięknie, ale po prostu ocean ma taką siłę, że jest się bezwolnym ziarnkiem piasku w jego ramionach. I ja bardzo chciałam popłynąć, pojechać na taką plażę. No właśnie popłynąć, bo tam się łódkami porusza, jak jest oczywiście odpowiedni stan morza i wody. I no, miejscowi wiedzą kiedy. I tam w porcie, czekając na łódkę, nasz host załatwił nam bilety. To drogie są te bilety. On załatwił je zniżkowo dla nas, bo gdzieś tam miał jakieś znajomości. Ja bym bardzo chciała, żebyś przyjechała z Gają też do mnie. Słuchaj, Agatka, jesteś w Polsce, to się wszystko da zrobić, na pewno się da zrobić. Albo ja do Was, albo my do Was. W każdym razie, siedzimy tam na tym, w tym porciku, czekamy na łódkę i nagle dowiadujemy się, że właściciel łódki, z której mieliśmy skorzystać z innymi pasażerami, mówi nam, że on w sumie to zmienił zdanie i on teraz tych biletów nie będzie respektował, mamy kupić jeszcze za drugie tyle bilety. Czyli innymi słowy, chciał nas po prostu naciągnąć na festkasę. Ja się po prostu tak wkurzyłam, nakrzyczałam tam na niego. Znaczy, próbować oczywiście rozmawiać, ale po prostu rozmowa była bardzo niemiła. Nakrzyczałam tam na niego, aż w końcu po prostu z tej bezsilności się rozpłakałam. Ja po prostu nie miałam nawet pieniędzy przy sobie wtedy. No i siedziało takich dwóch gości, obserwowało tą sprawę. Jeden taki absolutnie wyglądał na Kolumbijczyka, a drugi wyglądał w ogóle na Anglika, taki ryżawy trochę koleś, jasna cera, lekko takie rudawe włosy. I słuchajcie, oni podchodzą, właśnie podszedł ten, który wygląda na Kolumbijczyka, pyta się, o co chodzi. Ja właśnie powiedziałam, ten właściciel to w ogóle odwrócił się na pięcie i poszedł. Mówi, słuchaj, nie martw się, dobra, zabieram Was do naszej łódki, płyniecie z nami, ten nasz koleś będzie respektował Wasze bilety, wszystko jest okej. No i słuchajcie, czekaliśmy jeszcze 3 godziny na tą łódkę, podpłynęła, wsiedliśmy razem, popłynęliśmy z nim. Oni to są... To była dwójka przyjaciół, którzy się znają praktycznie od dziecka. Już tacy mężczyźni koło 35, 40 nawet. I po prostu co roku razem jeździli na ryby. Właśnie w tamten teren. Tam mieli taką swoją bazę, swoją znajomą, tam do niej jeździli. I mówią, słuchaj, to jak nie masz gdzie się podziać, to chodź z nami. Możesz spać w namiocie, bo mamy namiot. My tam mamy takie swoje miejsce też do spania. Jak się nie boisz nas, to będzie... To spoko, my się w każdym razie zapraszamy. No i słuchajcie, ta droga tam nam zajęła pewnie z 2 godziny. Później jeszcze trzeba było przejść kawałek. No i tak z nimi rozmawiałam. Polubiliśmy się, zdobyli moje zaufanie. I zamieszkaliśmy razem. I to był przepiękny tydzień tam. Łącznie, słuchajcie, z burzą. Słuchajcie, spotkała mnie tam taka burza. Byliśmy po prostu tropikalna burza. To jest coś niewyobrażalnego. Byliśmy w centrum samej tej burzy. Po prostu błyskało się tak, że mogłam normalnie czytać książkę w namiocie. Lało z nieba tak, że jakimś cudem na mnie przeciekł, nie wiem jakim cudem, ten namiot, a grzmiało tak, że w zasadzie musieliśmy... Ja tak siedziałam przez większość czasu, bo po prostu tak potwornie głośne były grzmoty. Byliśmy w centrum burzy, był po prostu błysk, grzmot. Byłam tak przerażona. Starałam sobie racjonalizować i mówić, słuchaj, Aśka, spokojnie, jesteśmy, są drzewa wkoło, jest kilometr dalej, jest maszt wysoki, postawiony, żelazny.
Nie ma żadnych żelaznych elementów wokół nas. Są tylko dwa drewniane domki i nasz namiot. Będzie dobrze. Nie trafi nas biorą wszystko, a potem sobie myślę, Jezus Maria, jak trafi jakieś drzewo, zejdzie po gruncie, pójdzie po gruncie, no to przecież wszystko wokół nas jest w zasadzie woda, no bo wszystko spływa tą ulewą, no to sieknie nas jak nic. A potem znowu tak, Aśka, nie ma co się nakręcać, spokojnie, jest żelazny maszt, on na pewno przyciąga pioruny, wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, byłam tak przerażona, że najpierw się zapytałam, czy mogę, a później po prostu złapałam tego Raula za rękę i go to po prostu za tą rękę tak strasznie trzymałam. Jezus Maria. Raul wydawał się być zadowolony z tej sytuacji. I ja się po prostu trząsłam jak osika, a Gaja spała. I słuchajcie, w takim małym namiocie zmieściliśmy się. Ja, Gaja, Raul, wielki facet, jego kumpel, wielki facet, jego pies, bardzo duży pies. Ściśnięcie po prostu jak sardelki, bo to było jedyne miejsce, gdzie przemakało. Po prostu czekaliśmy końca nawałnicy. I później się okazało, znaczy w trakcie się okazało, że Raulito w ogóle mieszka w Londynie i pracuje tutaj jako stróż już od lat i tak dalej, i tak dalej. No i my, Boże, kiedy ja byłam w Kolumbii, to chyba z 5 lat temu, od tego czasu w kontakcie. Jezus, później w ogóle, bo Gaja później dostała takiego strasznej infekcji skórnej, bo to jest jeden z obszarów świata, gdzie ilość wirusów i bakterii jest po prostu niespotykanie duża. Także takich bardzo trudnych do leczenia, niestety. I u Gai już nie wiem, od czego się zaczęło. Muszę sobie przypomnieć, od prawdopodobnie, nie wiem, prawdopodobnie jakiejś małej ranki. W ciągu 3 dni takie strupy miała nawet na skórze głowy. Ja to próbowałam oczywiście na początku zasypywać, leczyć, wysuszać, ale to ciekło wszystko. Limfa się spod tego wylewała, ta strupa odpada. Nie, po prostu widziałam, że trzeba się ewakuować. No i tam, nie wiem, 2 dni, chyba 3 dnia już, jak miała tą infekcję, po prostu na łódkę i absolutnie gazem w góry. Dostała antybiotyk. Słuchajcie, w ciągu, w zasadzie poprawa kosmiczna była już w ciągu doby, pierwsze 24 godziny, więc nawet do końca jeszcze ten antybiotyk nie zaczął działać, no bo nie wysycił krwi odpowiednio, a ja już po prostu widziałam, że te rany zaczynają się zasklepiać, no, także taka akcja była. A miejsce absolutnie czarowne, Jezus, ile ja mam pięknych wspomnień z tego wspólnego wypadu z Raulem i z jego kumplem. Nie ma o tym nic na blogu, nie ma o tym nic, bo porwał nas. A nie, w ogóle nie było przecież bloga jeszcze wtedy. Nawet na Facebooku chyba o tym nic nie ma. Bo nie było kiedy pisać, nie było zasięgu. Nic o tym nie ma. Jest tylko na zdjęciach i w moich wspomnieniach, w moich zapiskach, w zeszycie. Cudowny czas. I do Raula właśnie jedziemy. Będzie na nas czekał na stacji. I sobie spędzimy razem 2 dni. I mam taki plan, żeby Gai pokazać oczywiście sławną platformę, peron, czyli czwarte, z Harry'ego Pottera, żeby pokazać jej most zwodzony oczywiście. Żeby pokazać jej Big Bena, pokazać jej dużo różnych fajnych rzeczy w Londynie. Więc będziemy mieć raptem na to 2 dni, a może tylko 1,5, więc absolutnie będę cisnąć. Co zobaczymy, to zobaczymy. Najważniejsze jest oczywiście peron. 13, 11, 13 czy 4 leta, bo nie pamiętam. No i będziemy się nacieszać naszą obecnością z Raulem. I będziemy hablać en español. Jak sobie czasem teraz z Raulem właśnie przez telefon rozmawiam, to czasem się pytam, Gaja, rozumiesz? Rozumiesz, że Gaja tak. Czyli ewidentnie jej angielski jest o niebo lepszy, to znaczy w ogóle nie ma wątpliwości, że jej angielski jest o niebo lepszy niż hiszpański, chociaż była native'ką hiszpańską, ale z hiszpańskim sobie też poradzi, jestem tego pewna. Także taki plan, słuchajcie. No nie wiem, no zobaczę, czy się zbiorę w sobie na tą rozmowę, czy się nie zbiorę. Piszcie, ciekawa jestem waszych opinii, waszego zdania, czy byliście kiedykolwiek w takiej sytuacji, czy niekoniecznie na workawayu, ale w ogóle w pracy, gdzie mieliście poczucie, że jesteście wykorzystywani, że jest tego wszystkiego za dużo, że szef was zarzuca obowiązkami. Jak się zachowaliście? Czego się obawialiście? Jak się do takiej rozmowy przygotowaliście i czy ją w ogóle zdecydowaliście się przeprowadzić? Naprawdę będę bardzo, bardzo wdzięczna, jak się po prostu podzielicie ze mną. Bo mądrość zbiorowa to bardzo ważna rzecz. Ja wierzę w mądrość zbiorową. Więc dzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach. Nawet jeżeli będziecie oglądać już tego live'a na blogu, już nie wiem,
tygodnie, dni, tygodnie, może nawet miesiące po tych wydarzeniach. 9 i 3/4 właśnie, peron 9 i 3/4. Dzielcie się proszę waszymi przemyśleniami, a ja naprawdę z radością i z uwagą będę je czytać. No. Ile to się nam czasu zrobiło? Ola Boga! 1,5 godziny. Dobra, kochani, uciekam. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Dziękuję, że posłuchaliście mnie. Dziękuję za wasze wszystkie słowa, wasze rady, wasze myśli. Wklejam jeszcze na sam koniec link do wirtualnej kawy. On będzie też w komentarzach. No i cóż. A ludzie pracują, słuchajcie, a ja się czuję niezręcznie gadając tutaj. Każdy idzie i patrzy na mnie. Ja będzie wolny, no i co z tego? I tak się czuję niezręcznie. No. Dobrego weekendu i dobrych myśli. Dobrego weekendu też dla was. Do usłyszenia. Następna relacja będzie już z Londynu, od Raulita. Opowiem wam, co się wydarzyło przez ten czas. Trzymaj się, jakakolwiek będzie twoja decyzja, trzymam kciuki. Dziękuję, Kicia. Dzięki za super opowieści. Z przyjemnością posłucham. Dziękuję, Kate. Buziaki. Buziaki, Iza. Buziaki dla was wszystkich. No. Dobrego dnia. Dobrego weekendu. Dobrego tygodnia. Wpadajcie do nas i do usłyszenia. Już za tydzień.